Dzień dobry. Kiedyś wydawało mi się, że przygotowanie smażonego żółtego sera to wielka filozofia. Ale tylko do momentu, kiedy nie zaczęłam sobie ćwiczyć. I dziś podzielę się z Wami moimi wszystkimi doświadczeniami po to, aby za pierwszym razem wyszedł Wam taki idealny, żółty, smażony ser. Zapraszam Was na film. Na samym początku zawsze opowiadam Wam o składnikach i tutaj też oczywiście opowiem Wam o składnikach i o pierwszym takim moim doświadczeniu, mianowicie o żółtym serze. Po pierwsze, bardzo ważne jest to, jakiego sera użyjecie. Nie powinien to być ser zbyt miękki i nie powinien to być ser z dziurami. Nie powinien to być wyrób seropodobny, czyli szukamy sera tłustego, sera twardego. Co Wam mogę polecić? Mogę Wam polecić właściwie z mojego doświadczenia, z takich dostępnych ogólnie w sklepach serów, dwa sery. Goldę i Emmentaler. I tu z naciskiem na jednak Emmentalera. Też mam tutaj taki kawałek Emmentalera, bo on z mojego doświadczenia najlepiej się zachowywał, najlepiej się topił. Ile tego sera będziecie potrzebowali? No tak naprawdę to zależy od Was. Pamiętajcie jednak, że taką kostkę musicie pokroić na mniejsze kawałki. Nieważne, czy pokroicie w tę stronę, czy w tę stronę, czy na przykład na takie plasterki. Ważne, żeby te plasterki nie przekraczały grubości 1,5 cm. Ja z tego kawałka, który waży 250 g, zrobię dzisiaj 3 takie kotlety serowe. Co jeszcze będzie potrzebne? Oczywiście panierka i nie potrzebujecie tutaj żadnych specjalnych, nie wiem, dziwnych dodatków. Potrzebujecie po prostu mąkę, potrzebujecie bułkę tartą i potrzebujecie jajka. Ja jeszcze dodatkowo podkręcam panierkę solą, bo uważam, że przez to jest bardziej wyrazista i bardziej smaczny jest przez to ten ser w środku, bo panierka jest lekko słona. No i oczywiście potrzebny Wam będzie tłuszcz do smażenia. Jaki wybierzecie? Nie chcę Wam sugerować, bo jest dużo dyskusji pod filmem na temat olejów różnych rodzajów. Ja używam dobrego oleju rzepakowego i uwierzcie mi, są takie oleje. Czytajcie etykiety, są dobre oleje rzepakowe. A dlaczego rzepakowego? Bo on dobrze znosi wysoką temperaturę. A co jeszcze będzie potrzebne? No na pewno, jeśli macie ser w kawałku, a taki Wam właśnie radzę kupić, żebyście mogli go sami pokroić, będziecie potrzebowali noża. Możecie to zrobić takim dużym nożem, aczkolwiek jeśli macie taki specjalny nóż do sera z dziurami, to on o wiele lepiej ten ser pokroi, dlatego że te dziury w nożu powodują, że ser się nie przykleja i łatwiej jest go przeprowadzić przez ser, co za chwilę zobaczycie. Przydają się oczywiście albo miski, albo głębokie talerze, w których będziecie mogli opanierować wygodnie Wasze kawałki sera. No i do smażenia oczywiście, no właśnie, słuchajcie, bardzo często w przepisach na smażony ser występuje frytownica. No ale to nie znaczy, że jak nie macie frytownicy, nie możecie sobie zrobić takiego sera. Możecie z powodzeniem, używając po prostu patelni. Ja mam dosyć głęboką, jak widzicie, taką dużą patelnię, ale to tylko dla mojej wygody, bo tak naprawdę wystarczy Wam zwykła patelnia, bo tego tłuszczu musicie tam wlać do środka na wysokość 1,5 cm. I uwaga, żeby ten ser Wam się udał, tak mówiąc kolokwialnie, warto jest sobie przygotować, ja mam tutaj taką wykałaczkę z zaznaczoną wysokością 1,5 cm, po prostu jest przypalona w tym miejscu i naprawdę sprawdźcie sobie linijką, bo to tak jak będziecie wlewali ten tłuszcz do patelni, będziecie wlewali, będzie Wam się wydawało, ach, już jest te 1,5 cm, a potem się okaże, że wcale tam nie ma tego tłuszczu tyle, ile potrzeba, no i nie wyjdzie i będziecie mówili, że przepis jest niedobry. Dlatego należy to sprawdzać. Co tu się jeszcze przyda z takich rzeczy? Jeśli nie macie pirometru, czyli takiego
technicznego, to nie jest cukierniczy termometr, technicznego termometru, który możecie kupić w takich sklepach budowlanych na przykład, to wystarczy Wam drewniany, suchy patyczek do szaszłyku, w którym też pokażę Wam, jak sprawdzić, czy ta temperatura jest odpowiednia do smażenia, czyli bliska 180 stopni. No oczywiście coś do przewracania. I chyba wiecie już wszystko, no to ja zabieram się do pracy. Zaczynam od rozgrzania oleju, bo ten będzie potrzebował najwięcej czasu, żeby się rozgrzał. I uwaga, nie rozgrzewam go na maksymalnej mocy kuchenki, tylko na połowie mocy, bo on ma się podgrzewać powoli, aczkolwiek dobrze, razem z nagrzewającą się równo patelnią. Tłuszczu, jak widzicie, wlałam trochę, no i teraz zobaczcie, wydawałoby się, że tego tłuszczu tutaj już jest 1,5 cm, a tu co? Figa, trzeba go dolać i naprawdę pilnujcie tego, to jest bardzo ważne. Nie polecam Wam wkładania do środka linijki, dlatego przygotujcie sobie taki na przykład patyczek albo jakieś inne urządzenie, przyrząd, którym będziecie mogli sprawdzić wysokość tego tłuszczu. Tłuszczu już mam 1,5 cm, rozgrzewam. A w tym czasie zabieram się za przygotowanie sera. Czyli po prostu, słuchajcie, kroję go na plasterki. Te plasterki u mnie będą miały no niecałe 1,5 cm. Jak widzicie, tym nożem z dziurkami jest to o wiele łatwiejsze. Łatwiej się prowadzi taki nóż, który się całą swoją powierzchnią nie przykleja do sera, bo jak wiecie, ser jest dosyć klejący. Plasterki sera, plastry, grube plastry są już przygotowane i co ważne, dobrze by było, żeby ten ser wasz nie był świeżo wyjęty z lodówki, tylko żeby miał temperaturę pokojową. Wtedy się Wam ładniej stopi i nie będziecie musieli go tak długo smażyć i nie powypływa Wam na zewnątrz. Przygotowuję, jak widzicie, już w międzyczasie talerze do panierowania. Mąki będziecie potrzebowali naprawdę niewiele, bo w mące panieruje się tylko jeden raz. Natomiast bułki tartej potrzebujecie, no myślę, że bardzo dużo i jajek na te 3 plasterki ja potrzebuję aż 2. Te jajka Wam zostaną, ale nie możecie sobie pozwolić na to, żeby tych jajek było za mało, dlatego że wtedy Wam się ten ser przyklei i panierkę możecie wtedy na przykład uszkodzić, próbując go wyjąć z takiego talerza. No i to też spowoduje, że ten ser Wam wypłynie podczas smażenia. Jajko oczywiście, jak widzicie, roztrzepałam, dodałam do nich pół łyżeczki soli. Czyli jak widzicie, jestem gotowa do panierowania. Biorę sobie taki plasterek. Przypominam, warto by było, żeby był w temperaturze pokojowej, bo wtedy łatwiej będzie się topił w gorącym tłuszczu, bo ta temperatura będzie sera wyższa i zaczynam panierowanie. Zaczynam oczywiście od mąki. Ser, jak widzicie, jest taki lekko klejący, więc on chętnie przyjmuje tę mąkę i z mąki przekładam, jak zwykle, jak przy każdym panierowaniu, do jajka. W jajku obtaczam również dokładnie ze wszystkich stron i do bułki. Tutaj sobie nawet pozwalam porządnie wklepać tę bułkę w to jajko. I słuchajcie, z powrotem wracam do jajka. Znowu obtaczam. Tu musicie już uważać, żeby nie uszkodzić panierki. Robić to delikatnie. Jak widzicie, jak jest dużo jajka, jest to o wiele łatwiejsze. I z powrotem do bułki. Po co aż 2 razy panierować? Po to, żeby ta panierka była na tyle gruba, żeby utrzymała ten ser, który w środku się będzie roztapiał podczas smażenia. Panierka jest podwójna i tutaj obiecałam Wam podzielić się moimi doświadczeniami, żebyście nie musieli popełniać błędów już popełnionych. Chodzi o właśnie podwójność panierki. Spotkałam się z takim sposobem potrójnego panierowania takich kawałków sera. Możecie opanierować jeszcze 3 raz, ale musicie to zrobić bardzo ostrożnie i zauważyłam, że właściwie nie ma to większego sensu, bo podwójna panierka równie dobrze trzyma ten ser. Bo zobaczcie, ta panierka, pomimo że jest tylko podwójna, i tak jest dosyć miękka i łatwa w uszkodzeniu. Jeśli bym chciała teraz 3 raz opanierować ten kawałek, to ona by namokła i stałaby się bardziej delikatna i trudniej by było po prostu ją utrzymać w całości, nie uszkadzając jej, no i uniemożliwiając w ten sposób wypłynięcia serkowi, który się będzie w środku topił.
Ostatni kawałek też już jest opanierowany. Z nim jest zawsze najtrudniej, dlatego że jest i mało jajka, i mało bułki, także musicie się z nim obchodzić ostrożnie. Jeszcze raz to podkreślam, żeby nie uszkodzić panierki, bo przy uszkodzonej panierce nie ma żadnego zabezpieczenia dla sera i on będzie Wam wypływał. Co nie znaczy, że taki ser nie będzie smaczny. Będzie smaczny, ale trochę go zostanie na patelni. Słuchajcie, sery są gotowe. Ja idę umyć ręce i zaglądam do patelni. Sprawdzam, na ile rozgrzał się tłuszcz. Tu Wam opowiadałam o możliwości sprawdzenia bez pirometru, jak to zrobić. No, wystarczy Wam właśnie drewniany patyczek, który jeśli zanurzycie w takim gorącym tłuszczu i nic się nie będzie działo, to znaczy, że ten tłuszcz jest za zimny. Bo tłuszcz, gdy osiągnie odpowiednią temperaturę do smażenia, na takim drewnianym patyczku powinien tak bulgotać, powinny się pojawić takie pęcherzyki powietrza, takie właśnie jak w tej chwili widzicie, bo ten tłuszcz już osiągnął odpowiednią temperaturę. Pamiętajcie, aby sprawdzać zawsze suchym patyczkiem. Temperatura już jest idealna do smażenia sera, a mamy sery 3. Największy błąd, jaki możecie teraz zrobić, to włożyć te 3 sery na jedną patelnię z tą względnie małą ilością tłuszczu, dlatego że te sery skutecznie obniżą temperaturę oleju, no i to smażenie już nie będzie takie, jak powinno być. Gdybyście smażyli we frytownicy, to ta frytownica Wam podniesie temperaturę i utrzyma stałą temperaturę tłuszczu. Tu natomiast jest bardzo trudno to zrobić, dlatego polecam Wam smażenie pojedynczo. Zaraz po włożeniu takiego kawałka podnoszę temperaturę na patelni, zwiększając moc kuchenki do 3/4. I po około 1,5 minuty, to musicie obserwować, przewracam ten ser na drugą stronę i smażę kolejną minutę. Zobaczcie, po wyjęciu tego sera on jest pięknie przyrumieniony, złocisty, chrupiący, a co najważniejsze, w środku jest rozpływający, ciągnący się, aromatyczny ser. I w ten oto sposób przygotowuje się wspaniały, aromatyczny, smażony, żółty ser. Jeszcze o jednej rzeczy Wam nie powiedziałam, po czym możecie poznać, że ten ser już jest w środku płynny, że już jest taki ciągnący. Jeśli na wierzchu, zobaczcie, zrobi się taka górka, takie wybrzuszenie, to znaczy, że ten ser już się na tyle rozpuścił, że możecie go śmiało wyjmować. Z mojego doświadczenia jest to około 1,5 minuty z pierwszej strony i minuta z drugiej. Możecie wtedy wyjmować. Ja życzę Wam smacznego. Zróbcie sobie taki smażony ser, a może komuś też sprawcie przyjemność. I co? I napiszcie mi, jak Wam się udało, bo się Wam na pewno uda. Do zobaczenia.